Szanowni Państwo, wczorajsza sesja trwała bardzo długo. Mnóstwo projektów uchwał, prawie 10 godzin pracy. Skończyliśmy wszyscy radni po 20, w okolicach 21 nawet. Chcę poinformować, że wszystkie ważne sprawy dla tego miasta zostały podjęte odpowiedzialnie i wszystkie znalazły uznanie głosami radnych. Wszystkie uchwały zostały przyjęte różną ilością głosów, ale zostały podjęte pozytywnie. I w takich ważnych sprawach, w tych, o których pewnie Państwo słyszeli, czyli prezydent dostał zielone światło, żeby w ogóle rozpocząć proces prywatyzacji OPEC-u, spółka, zakład budżetowy w postaci Miejskiego Zakładu Komunikacji, czyli MZK, stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania, to radni też ten zamiar poparli pozytywnie. Chodzi o zagospodarowanie przez właścicieli gruntów, czyli przez osoby prywatne skupione w spółce na REF Inwestycje. Chodzi o zagospodarowanie tej łączki po prawej stronie naprzeciwko Domu Partii, łączki przy Gorbatowa. Z takich ważnych jeszcze projektów uchwał, które wpłyną wizualnie nawet na miasto, to także pozytywna decyzja w sprawie pomnika przy ulicy Kopernika, tutaj w centrum, zaraz za strażą, ochotniczą strażą pożarną, czyli za klubem Avalon. Tam stanie pomnik, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, pomnik pamięci ofiar systemu komunistycznego. Być może jeszcze, oczywiście z całym zagospodarowaniem, czyli z miejscem, żeby można usiąść, spędzić miło czas. Myślę, że też rozważane jest także to miejsce w połączeniu, pomnik w połączeniu z dębami katyńskimi. I jeszcze ważna sprawa, która wpłynie, jak sądzę, na rozwój samorządności i na demokrację w Ostrołęce. Pozytywnie to radni dokonali zmiany w statucie miasta Ostrołęki. Otóż dołączyli do grup osób, które mogą złożyć projekt uchwały. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, to był prezydent, grupa radnych, co najmniej trzech, lub komisja Rady Miasta. Dołączyli grupę mieszkańców. W ilości 200 mieszkańcy mogą w ważnych sprawach występować. Oczywiście po uzyskaniu tych 200 podpisów mogą złożyć projekt uchwały, który będzie musiał być omawiany na komisjach Rady Miasta i będzie musiał stanąć podczas obrad na sesji Rady Miasta. I jeszcze jedna ważna rzecz po sesji, to w wielu punktach dokonały się zmiany w budżecie także i w wielu punktach te zmiany dotyczyły właśnie pracowników, którzy przez lata nie otrzymali podwyżek. To są na przykład niepedagogiczni pracownicy szkół i przedszkoli, to są pracownicy miejskiej biblioteki, pracownicy OCK, pracownicy MOSIR-u. Tutaj prezydent podszedł bardzo odpowiedzialnie i odpowiedział na te głosy z jednej strony grup pracowników, ale także radnych, którzy popierali to na komisjach. No i udało się tak też, że nie jest to kosztem niezrealizowania, wybudowania jakiejś ulicy w mieście, tylko z dodatkowych środków to rozsądne zarządzanie budżetem, zaciskanie pasa w wielu miejscach teraz skutkuje tym właśnie, że prezydent znalazł wolne środki na te podwyżki. One będą na szczęście obowiązywały od 1 stycznia, czyli pewnie z wyrównaniem w kwietniu. To były grupy pracowników, które przez lata zupełnie przez w jakimś sensie ojca, którym jest miasto, nie zostawały zauważane, czasem nawet aż tak niezauważane, że nie było podwyżek inflacyjnych, czyli tych minimalnych podwyżek choćby dla przyzwoitości. Te, które teraz oczywiście one nie załatwiają, nie wyrównują tych kilku lat zwłok w tak ważnych dla ludzi sprawach, jak ich własna wypłata, ale nadają dobry kierunek. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Przede wszystkim nie obrażają, bo nie wynoszą 20-30 zł, tylko jeśli ktoś otrzyma, nie wiem, 15 czy 20% do pensji 1000 zł, która była przez lata taka właśnie, no to jest to dużo, bo konkretnie to jest, no to jest po prostu kilkaset złotych.